Kolega na różaniec zadośćuczynny do Aleksandrowa, widzę. Ewentualnie na różan z rozary, ewentualnie właśnie. Różan i rozary. Gdzie Zdan poszedł? Do żaby. Już? Okej, okay, dobra. Właśnie. Siema, z tej strony Zaczes, a wy oglądacie kanał What The Fuzz Podcast. W zeszłym roku bardzo spodobała wam się moja relacja z SDL-a, więc w tym również postanowiłem takową przygotować, tym bardziej, że dopisała ekipa w postaci moich przyjaciół i kolegów z byłych, jak i obecnych zespołów. To trzeba chyba odepchnąć. No ale dobra, bez zbędnego pierdolenia. Pomimo najszczerszych chęci zobaczenia na żywo Misguided, udało się nam dotrzeć na pole dopiero w trakcie setu Galloway'a. Ten, pomimo drobnych problemów technicznych z przerywającą miejscami gitarą, zaserwował widzom porządną dawkę zmieszanego z blackiem i speedem thrash metalu. Żelazna klasyka. Było pokiwane główką. Daje okejkę. Kolejne były występy Czerni i Hostii. Fragmenty tej pierwszej zdążyłem obejrzeć pod sceną, jednak koncert bardzo szybko został przerwany z powodu awarii nagłośnienia. Na szczęście chłopaki dogadali się z organizatorem i gig przełożono na godzinę 12 ostatniego dnia festiwalu. My zaś, mając wreszcie w perspektywie dłuższą chwilę wytchnienia po trasie, spędziliśmy następne kilkadziesiąt minut posilając się w strefie gastro i racząc piwkiem przy namiocie kolegi, skąd migusiem udaliśmy się na wyczekiwaną Entropię. Tę kapelę widziałem na żywo już parę razy i za każdym robiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Te transowe połamańce i kosmiczne groovy po prostu robią robotę. Nawet Królik, którego takie repetytywne granie mocno odrzuca, w pewnym momencie poczuł klimat i zaczął płynąć z flow. Rewelacja. Squash Bowels kompletnie mnie nie interesował, zaś trwający już koncert trupa na małej scenie, zwanej również kryptą, nie porwał mnie na tyle, żebym wytrzymał w tym piekle dłużej niż kilka minut. Bo widzicie, mała scena na SDL-u wbrew nazwie wcale nie jest chłodnym, nieco zawilgotniałym grobowcem, a raczej jebaną sauną.
Schłodziwszy się więc nieco bezalkoholowym browarkiem, wbiłem do środka dopiero na Ampacity. No, tych panów to pamiętam jeszcze z czasów sprzed reaktywacji. Słodki Jezu, ile lat temu to było. Ampacity zawsze było jednym z moich ulubieńców na tej scenie i chociaż nie umiem chyba w ich wypadku zdjąć z nosa różowych okularów nostalgii, muszę powiedzieć, że na żywo ich muzyka nadal brzmi znakomicie. Niestety do końca nie zostałem, albowiem końcówka występu pokrywała się czasowo z rozpoczęciem równie wyczekiwanego przeze mnie gigu Grave Pleasures, a ten okazał się wyśmienity. Takie granie na żywo nawet nie tyle zachęca, co wymusza tupanie nóżką i singalongi. Zabrakło mi w tym wszystkim niestety więcej numerów z Climax, wydanej jeszcze pod szyldem Beast Milk. Niby rozumiem i szanuję za to, że nie chcą ruchać numerów nagranych w starym składzie, skoro od tego czasu wydali już bodajże 4 płyty, ale jestem prostym człowiekiem. Słyszę Genocidal Crush i piszczę ze szczęścia. Z Grave Pleasures związane jest też nasze wielkie rozczarowanie numer 1. Mieliśmy z nimi umówiony wywiad w trakcie, a w zasadzie pod koniec, Set to Enslaved. Niestety, jak zapewne widzicie po minie zdana, ten nie odbył się z racji na złą formę pana wokalisty. Noż chuj nam w dupę i na imię. Rozczarowani szybko zwinęliśmy sprzęt i pomknęliśmy na dużą scenę doświadczyć na własnej skórze potęgi zespołu Coroner. Cóż to był za cios. Szwajcarzy przekrojowo zagrali materiał z dotychczasowego dorobku. Nie będę tutaj udawał znawcy i ultrasa tej kapeli i oceniał, czy to była setlista dobra czy zła. Natomiast mogę powiedzieć kilka słów na temat tego, jak ten materiał zagrali. Otóż, szanowni widzowie, poziom wykonawczy wyjebało poza skalę. Chyba pierwszy raz w życiu zachwyciła mnie lekkość, z jaką jakaś kapela wykonuje swoje połamańce. Królik, który przyszedł na ten koncert tylko z ciekawości, został do samego końca, a z ryja w zasadzie nie schodził mu banan. Takie to było dobre. Zdan był absolutnie zachwycony, a jego szczęka znajdowała się non-stop w pozycji rozwartej.
Z koronerem, nawiasem mówiąc, też chcieliśmy zrobić wywiad, ale niestety zespół odmówił. Wieść gminna niesie, że za każdym razem pytają ich o nowy album i po prostu już dostali kurwicę. No, trudno, w sumie sam się nie dziwię. Nowe wcielenie Blinded, zamykające dzień pierwszy na dużej scenie, w ogóle nas nie obchodziło, to też zaliczyliśmy szybki chill pod autem i udaliśmy się na bazę. Mówisz, że możesz wyjaśnić, co się stało. Kurwa, tak często. Dlaczego, kurwa? No rzeczy się dzieją czasem. Stary, kurwa, czasem. A nie dwa raz w miesiącu. Proszę Państwa, Paweł Klikowski, perkusista zespołu Witchhunt i Running Red. Wyjaśnij teraz Państwu, dlaczego w tym momencie jesteśmy w koziej dupie. Dlatego, że mamy godzinę 13.32, dwie minuty temu skończył grać zespół, na który planowaliśmy jechać. Za 28 minut zaczyna drugi zespół, na który planowaliśmy jechać. Jesteśmy, kurwa, 15 km od miejsca, gdzie są koncerty. I mamy auto, które na początku chyba nawet jeździło do przodu, a teraz to już nawet i do przodu nie chce jeździć. Czyli jest bezużyteczną kupą gówna. Może zaprezentować, jak wygląda bezużyteczna kupa gówna. Tak jest, awaria samochodu. A hej, przygodo, kurwa, jego mać. Generalnie zrobiliśmy zakupy w Biedrze, ruszyliśmy na festiwal i jeszcze na parkingu straciliśmy wsteczny. Oraz jedynkę. W sumie to po prostu rozsypał się wybierak. Unieruchomieni mogliśmy jedynie wezwać lawetę i czekać na ratunek. One eternity later. Może i Renault Talia jest zepsuta, ale przynajmniej przyjechałem się kabrioletem. Brakuje mi tylko okularów przeciwsłonecznych. No właśnie, ja też nie wziąłem. Do bycia cool. Wolność bez dachu, tak. Tylko tak będziemy jeździć teraz. Ja pierdolę. Prawie jak na motocyklu. A few moments later. A więc kochani, Renault jeździ. To nie wina biednego ogórka, wbrew temu co niektórzy tutaj siali defetyzm. I nie królika. Też nie wina królika, ale królik już wie, że go kocham, jest najpiękniejszy. Wina mechanika prawdopodobnie, który mi to auto robił tuż przed wyjazdem. Także to jest dla mnie dobra i zła wiadomość, bo to znaczy, że czeka mnie napierdzielanie się z jakimś fachowcem po powrocie. Jest generalnie super, mimo wszystko Aleksandrów Łódzki nadciągamy. Właśnie będziemy tam według nawigacji za 30 minut. Przygoda. W każdej chwili szkoda. No, dojechaliśmy. Udało się. Oczywiście jedynie przegapiliśmy Maga, BHP, parę innych rzeczy pewnie. No a zaraz Distraster gra, przynajmniej tyle dobrego. Nie róbcie prawa jazdy, nie kupujcie samochodu, to jest pułapka. Dziękujemy Ci o zaczesie z przeszłości. Pomoc drogowa uwinęła się na szczęście bardzo szybko, a usterka okazała się totalną pierdołą, więc w kilka minut od holowania byliśmy już w drodze do Aleksandrowa. A tam rychło rozpoczął się koncert zespołu Distraster.
Alkoholik pisa szyc, zdróweczko! Bez dibitu nie ma hitu. Całe życie na dibicie. Idealne na odreagowanie po tej całej gówno przygodzie sprzed paru chwil. Kolejnych kilka godzin spędziłem gadając z ziomkami, pijąc piwko albo chillując gdzieś w cieniu, więc relacje wznawiamy, gdy na scenę wychodzi już potężna furia. Oczywiście najebane ludźmi tak, że ledwo jest gdzie palec włożyć. Co ja wam tu zresztą będę przynudzać? Kapitalny koncert. A Nihil jest król czerni metalu, jak lew jest król dżungli. Katatonia obchodzi mnie mniej niż zeszłoroczny śnieg, także ten koncert sobie odpuściłem, kierując się powoli w stronę krypty, gdzie przed 22 miał zacząć grać Jerome Reuter z solowym setem akustycznym Rome. Wiem, że to trochę niesprawiedliwe, bo uwielbiam tego gościa, ale to jedyny koncert na małej scenie, na którym zostałem do samego końca. Na pewno wpływ na to miała średniowa frekwencja, a co za tym idzie, więcej tlenu w powietrzu.
ale prawda jest taka, że pan pieśniarz był w rewelacyjnej formie, a sam koncert uważam za lepszy niż ten niedawny w Hydrozagadce z pełnym zespołem. Na Dismember biec mi się tego dnia nie chciało, ale Zdanowi już tak i był oczywiście zachwycony potężnie. Pierwsza płyta, klasyk death metalu, Iron Maiden na gitarach i inne podstawy do radości były. Generalnie koncert znakomity. Ja sam słyszałem ich na Mystiku parę miesięcy temu i prawdę mówiąc, jakoś nie łaknąłem więcej. Popiwkowaliśmy z chłopakami, zaczekaliśmy na Zdana i ruszyliśmy z powrotem do hotelu. Koncert Karen Mikla? No, jak tam, bo mówiłeś, że to dobre jest. Ja nikt ci nie uwierzył i nikt nie poszedł. Nie, tam nie, no ja doszedłem w połowie. Tak. Nie musisz się chwalić przed całym internetem, ale okej. Okay. Nie, no jakby... Znaczy, ja byłem tak zajarany tym koncertem, że on, mam wrażenie, że on nie mógł mi się dzisiaj nie spodobać. Wydaje mi się, że wokalnie trochę ta dziewczyna nie dociągała na żywo. Użyłeś śmiesznego określenia. Że jak brzmiała? Okazało się, że wokalistka, kiedy mówi, ma głos jak Pikachu. I zaczyna żałować, że tam mnie nie było. To było to poniekąd zabawne. I to było jeszcze zabawniejsze, ona jakby w pewnym momencie między numerami wyłoiła na hejnał całą koronkę i zaczęła brzmieć lepiej. Zdan, jak wiesz, albo nie wiesz, nie było mnie na Dismember. Tak. Jak ci się podobało Dismember? Stwierdzam, Iron Maiden, death metalu, death metal w pierdol, debity, Szwecja jest najlepsza na świecie, a jak ci się nie podoba, to zamknij mordę! Jak to mawiał pierdoklete z Kalarepy. Jaki koncert ci się najbardziej podobał, Królik, do tej pory? I dlaczego Kenan Mikla? Zamknij mordę! Ale liczymy z wczorajszym dniem? No. Koronę. Mamy drugi koronę. Dzień. Kurwa, wiadomo. Koronka? No, koronka. Najlepsze jest to, że ja w sumie słabo znałem ten band wcześniej. A czy Koroner był poprawny? Nie, Koroner był wyśmienity. Koroner był nadpoprawny. Nie, w sensie tam się kurna wszystko zgadzało, a do tego jakby... Poza tym, że to się zgadzało tak pod kątem technicznym, to bujało, kurwa, moszowało, wszystko. Ostatni dzień festiwalu rozpoczęliśmy odrobinę później niż pozostałe. Odra grywała swego czasu w stolicy dość często, więc nieszczególnie mieliśmy parcie, żeby jeszcze oglądać ich na SDL-u. Gorycz w sumie spoko, ale jednak przegrali z odsypianiem festiwalowego znoju, a Drown My Day to dla mnie generyczna współczesna mucka, także stanowczo i zdecydowanie podziękowałem. Chyba mieli zresztą jakieś problemy techniczne z tego, co słyszeliśmy z pola namiotowego, bo stawiliśmy się na terenie na tyle wcześniej, aby spokojnie zdążyć na transowy arm na małej scenie. Zaraz po kosmicznych odlotach Artura Rumińskiego i spółki w krypcie miał zawitać wybitny cosplay Nowej Aleksandrii. Wieże Fabryk. Osobiście znam jedną osobę, która chciała przybyć na festiwal tylko po to, żeby zobaczyć ich na żywo. I dobrze, że jednak się nie pojawiła. Frekwencja była tak ogromna, że odpuściliśmy próbę dostania się do środka tylko po to, żeby utopić się we własnym cudzym pocie. I zadowoliliśmy się słuchaniem koncertu z zewnątrz. Też było spoko. W sumie to ten, jak ludzie tam postoją z 5 minut, to za chwilę będą wychodzić, więc będzie rotacja. Nadal, ale ta rotacja przy takiej ilości osób oznacza, że oni zdążą tam nadmuchać dwutlenkiem węgla i tak. No tam będzie piekarnik. Wnioski nasuwają się same. Jak chcesz odnieść sukces w tym kraju muzyczny, to... Udawaj, że jesteś Nową Aleksandrią. Larbowanie Nowej Aleksandrii zawsze na propsie.
Elo, chłopaki, stąd też jest zajebiste, nie? Nie ma. Tylko chuja widać. Ale kurwa, przynajmniej nie dusisz się. Więc moim zdaniem i tak stąd. Trzeba poczekać aż parę osób. Ile wytrzymałeś, Mati? 2,5 numeru. 2,5 numeru, on. Z wchodzeniem i wychodzeniem. A tu jest piwko, jest chłodno. Jest piwko, jest chłodno. Lol. Ile? Piwko i czyli co, w środku jest, jakby to powiedzieć, rzeźko? Parówa straszna. To jest nie do wytrzymania. Tak, takie mam wrażenie, grając, nie są świadomi, jak dobrze im idzie. Trochę tak oni śmieleni. Naprawdę, cały czas kolejka się nie zmniejsza, zwiększa. Idę, szedłem za typem, typ, kurwa, na ten festiwal przyjechałem specjalnie na nich, jeden numer ich widziałem i wyszedł. Po wieżach fabryk przyszedł czas na atyk. Gdzieś przeczytałem w komentarzach takie króciutkie podsumowanie tej kapeli. Merciful Fake. Choćbym zamienił się na erudycję z Jarkiem Szubryktem, nie byłbym w stanie wyczarować lepszej puenty. Posłuchałem pod sceną kilku numerów, niby wszystko na swoim miejscu, ale całościowo zupełnie mnie to jakoś nie przekonało. Kolejnym punktem programu był dla mnie występ Owls Woods Graves. Tutaj niestety dało mi się już we znaki zmęczenie festiwalowe. Zwyczajnie nie byłem we właściwym nastroju, żeby w pełni nacieszyć się tym koncertem. Dla Matiego był to natomiast najjaskrawszy punkt tegorocznej edycji Summer Dying Loud, a sądząc po frekwencji, nie tylko dla niego. Nawiasem mówiąc, jeśli przechadzając się po polu spotkaliście jakiegoś wysportowanego randoma, który darł pizdę na cały regulator, idzie diabeł, idzie diabeł! To był właśnie on. Trochę chillu naładowało mi akumulatory i pozwoliło zawitać na chwilę do krypty, gdzie na scenie produkował się jeden z 2137 projektów Wojtka Kałuży – doom metalowy Grieving. I po obejrzeniu występu powiem wam szczerze, że nie wiem, czy nie najlepszy. To, z jaką mocą rzeczony pan nadwokalista kładł na żywo, wcale niełatwe przecież, wokale do tej muzyki po prostu wykurwiało z butów. Czekam na jakieś koncerty klubowe i wbijam jak pojebią. Yeah.
Leaving poleciałem szybko pod główną scenę, gdzie dla kontrastu brytyjski Benediction uskuteczniał już swoje chamstwo i wieprzuzę. Lubię taki death metal, nieprzekombinowany, z silnie żulerskim zacięciem, jakkolwiek dziwnie to brzmi z ust fana późnego death. Niemniej może przez to właśnie odbiór psuło mi nieco nagłośnienie. Tak jak na ogół nie było się do czego na tym festiwalu przyjebać w kwestii realizacji dźwięku, tak tutaj z głośników poleciała trochę buła. My Dying Bride nigdy się nie jarałem, więc postanowiłem stanowczo za ten koncert podziękować, zamiast tego zbierając siły na mój ukochany Candlemass. Czy warto było na nich czekać? No kurwa, raczej. Pan wokalista, znany zresztą z debiutanckiego Epicus Dumicus Metallicus, nabrał z wiekiem strasznie pretensjonalnej maniery. Tak, brzmieniowo było trochę za głośno, zbyt sterylnie i zbyt generycznie. No ale numery z początkowego okresu twórczości Szwedów to jest cios nad ciosy. A właśnie one dominowały w setliście. Jeśli mój głos brzmi jakoś tak wczorajszo, to dlatego, że darłem japę do takich hitów jak Samarifan, Solitude czy Bewitched. W setliście zabrakło mi osobiście tylko mojego ukochanego At The Gallows End, a Zdanowi jego faworyta, czyli Demon's Gate. Na tym tak naprawdę skończyła się dla mnie tegoroczna edycja Summer Dying Loud, festiwalu metalowego, który z pozoru przegrywa w starciu z innymi okolicznymi tworami jak Mystic czy Brutal Assault. No co, line-up w znacznej mierze lokalny, headlinerzy raczej drugoligowi albo nieco zapomniani, maleńka relatywnie skala, ale jednocześnie to właśnie dzięki tej kameralności, dzięki temu, że skład, mimo swojej eklektyczności, wydaje się mrugać do odbiorcy pozdro dla kumatych, jest to festiwal tak wyjątkowy. Rok temu byłem tu po raz pierwszy i momentalnie poczułem się jak w domu. W tym zrozumiałem, że to po prostu jest dom. Dla każdego pojeba, który metal nosi w sercu. I jeśli życie i zdrowie pozwolą, na pewno nie przegapię już żadnej edycji. Czego nie mogę powiedzieć chyba o żadnej innej imprezie. Ja byłem Zaczes, oglądaliście What The Fuzz Podcast i widzimy się w następnym odcinku. Siema!